w tych zawodach dzisiejszych rządzi wiatr, a nie zawodnicy. Jak uważasz, jak możesz ocenić ten konkurs? No zgadza się, w tym wypadku to tak było, że wiatr jednak bardzo, bardzo tutaj mieszał. Te warunki są bardzo różne, tam jest korytarz bodajże ustawiony od plus 14 do minus 14 punktów, także jak się dostanie minusy, to tam na bulinie nie ma szans tego odlecieć po prostu. To jest no bardzo ciężkie warunki do skakania, jeżeli się dostanie te punkty dodatnie, czyli bardzo mocny wiatr w plecy, także no ciężkie zawody, trzeba przyznać. A jak oceniasz te swoje dwa skoki konkursowe? Te moje dwa skoki no niby były lepsze niż na treningach, ale jednak jeszcze ten niedosyt jest, nie ma tej płynności w tych skokach, taka jak była wcześniej i no i do tego też warunki nie były za rewelacyjne, no i tak to się zgrało, że niestety będzie dzisiaj odległe miejsce, no ale myślę, nie ma się tym co przejmować, trzeba się przygotowywać do zimy spokojnie. Właśnie ten sezon letni chyba daje Ci powody do dużego optymizmu przed zimą. Będziesz, myślisz, z przyjemnością przygotowywał się do tej zimy? No zawsze się trzeba z przyjemnością przygotowywać, bo przecież nie skaczemy za karę. No a czy z nadzieją? No zawsze się ma nadzieję na dobre miejsca w zimie, także myślę, że to jest po prostu, nie gra jakiegoś większej roli te miejsca w lecie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rafał, kolejny występ, kolejne punkty w letnim Grand Prix, chyba to całkiem niezły wynik mimo wszystko. No powiem tak, no punkty może by były, ale ze swoich skoków nie jestem do końca zadowolony, no ale jest dobrze. Jakie błędy popełniałeś w tych skokach? Bo ten skok próbnej był niesamowity dzisiaj. No próbnej to był taki mój normalny, dobry skok. No w pierwszej serii troszkę mi przeleciało, a teraz nie wiem, no czekam na opinię trenera. Jak się teraz czujesz? Będziecie się przygotowywać do zimy? Czy z optymizmem czekasz na ten Puchar Świata? Tak, oczywiście. No, skoki są bardzo dobre, także jest w miarę dobra powtarzalność, także tylko czekać na zimę. W takim razie życzę odpoczynku i sukcesu zimą. Dziękuję.